Cześć moi drodzy, witam was w drugim odcinku królewskiej dynastii Sunforge, mojego simsowego legacy. I czy tylko ja się nie mogę napatrzeć na naszego przystojnego króla? Chyba nie tylko ja. Tak, mamy kolejny odcinek rozgrywki i będę musiała wam powiedzieć o kilku rzeczach, które w sumie wymyśliłam, żeby zapobiec troszkę naszym błędom. Po pierwsze jest kwestia zaginionego lokaja. I ja wciąż nie mam pojęcia, co się z chłopem stało. Ale słuchajcie, jest rozwiązanie dla tego, żeby tego, powiedzmy, troszeczkę uniknąć. Myślę, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie po prostu zrobić tak, że zatrudnimy całą pozostałą służbę osobno, czyli osobno sprzątaczka, osobno ogrodnik i tak dalej. A żeby nie było problemów z jedzeniem, to postanowiłam kupić ten wielki, ogromny stół weselny, żeby nasza królewska rodzina nie musiała co chwilę chodzić do służbowej kuchni i gotować sobie samemu, więc myślę, że taki stół z jedzeniem będzie idealnym rozwiązaniem, żeby im tego jedzenia starczało. A myślę, że bez lokaja sobie jakoś poradzimy. No nie ukrywam, że jest to trochę dla mnie utrudnienie, ponieważ od początku tej rozgrywki ja miałam w moich zasadach, że lokaj ma być zatrudniony i ten lokaj gdzieś zaginął. Nie wiem, co się z nim stało, ale słuchajcie, musimy sobie dać radę bez niego. Wiele było też komentarzy na temat tego, żebym obiecała matce, że krewny się zaręcza i ja was ogromnie przepraszam, bo ja nie widziałam tego pragnienia. Ten odcinek był dla mnie taki na tyle stresujący i wiele rzeczy musiałam ogarnąć, że naprawdę totalnie nie zauważyłam, że ona ma takie pragnienie, a ono idealnie pasuje do tej rozgrywki, więc tak, robimy to. To pragnienie ci obiecuję i cieszę się, że ono nie zniknęło. Natomiast co do króla i jego potrzeby rozwinięcia sportu do kariery, to pisaliście mi o pewnym modzie, którym jest mata do ćwiczeń. Kurde, mam muchę w pokoju, mam nadzieję, że jej nie słychać. Ale słuchajcie, co mnie jeszcze bardziej zdziwiło, to to, że ktoś napisał w komentarzu o skakance, że ją wynaleziono w średniowieczu i ja postanowiłam, że ja to sprawdzę w internecie. I się okazuje, że faktycznie, że skakanka to jest taki wynalazek dość stary i został on wprowadzony w Europie w średniowieczu. Dla mnie to jest wystarczający argument do tego, że on powinien tej skakanki używać i nie będę miała żadnego takiego przeświadczenia z tyłu głowy, że to nie pasuje trochę do klimatu, bo wręcz przeciwnie, ta skakanka wcześniej istniała. Dobra, mniej gadania, więcej grania, trzeba rozegrać naszą rozgryweczkę. I słuchajcie, ostatnio zatrzymaliśmy się na etapie, że królowa matka chciała zaprosić do nas pewną kobietę, żeby zapoznała się z królem. No bo jak wiemy, poprzednia kobieta mu się nie za bardzo spodobała. Może i rozmawiało się mu z nią dobrze, ale Marisa jednak to nie był dobry match i on stwierdził, że no nie, no ogólnie to była fajna, z dobrego domu, dobrze urodzona, ale nie, to jednak nie jest ta kobieta i trzeba szukać dalej. Więc teraz w ogóle matka ma zakolejkowane jedzenie, nie wiem dlaczego. Jezus, znowu ten gościu z tej karczmy. Jezus, dobra, nie będę z nim rozmawiać. Ty musisz się zająć zaproszeniem kobiety, tylko że wiadomo, jak ją zaprosisz, to ona nie przyjdzie, bo macie słaby kontakt, a jest to ta kobieta, z którą ty gadałaś na parceli publicznej, więc teraz ją tutaj na dole przywołamy. Halo, a gdzie pani idzie bez zaproszenia? Proszę tu... Czy to jest jakiś portal międzywymiarowy, że ona zniknęła i się pojawiła na drugiej stronie? Ej, to było straszne, już myślałam, że się znowu coś zbagowało. Boże, nie chcę więcej błędów, proszę. No dobra, chodź do niej, chodź zapowiedzieć króla. Dobra, weź tam, nie krzycz. Ona chce z tobą pogadać. A, high five. Zaraz mój syn tutaj przyjdzie i będzie chciał z tobą porozmawiać, więc proszę, zrób na nim dobre wrażenie, bo od tego zależy przyszłość mojej dynastii, a ja chcę wnuka, więc mam nadzieję, że to rozumiesz. Tak, tak, pani, ja jestem bardzo płodną kobietą. Dobra, matka idzie. Matka tu już swoje wykonała. Matka może udać się na spoczynek. Niestety nie będziesz obserwowała rozwoju wydarzeń, bo jesteś za bardzo zmęczona, żeby to zrobić, więc syn będzie musiał sobie poradzić sam z tą panią. Cześć, młoda damo! Co cię tu sprowa... O, już jest minusik. To jest chyba już, wiecie co, to jest zły znak. Pierwsze rozmowy to już chyba, no nie, to chyba nie będzie to, już to od razu widać. Tak, ja szukam byle pretekstu, żeby to nie była ta kobieta, bo wiecie, te kobiety, które teraz przychodzą, one są takim, no takim testem, no nie, że on tam niby kogoś poznaje, ale on sobie myśli, no nie, to nie jest ta kobieta, ja muszę poznać kolejną i on dopiero musi przypadkiem poznać jakąś babę i sam bez inicjacji i ingerencji matki się z kimś zapoznać, żeby on naprawdę miał okazję z kimś tak, wiecie, się
porozumieć i może zakochać. Tutaj ewidentnie to nie jest to, trzeba się pożegnać, podziękować matce za pomoc, więc goodbye pani Christy, do widzenia. Dobra, ty byś się mógł w sumie wykąpać, bo jesteś taki powiedzmy lekko brudny i później ja ci może właśnie ogarnę ten sport, ale teraz patrzcie, teraz Edward ma 3 dni wolnego. On to teraz może kurde robić, co mu się tylko podoba, nabijać sobie umiejętności i się z niczym nie śpieszyć, bo on 3 dni nie pracuje, w ogóle to jest niesamowite. I teraz Edward ma takie przemyślenia. Czymże jest życie? Matka mnie zmusza do jakichś randek. Ja tego nie chcę. Ja chcę poznać kobietę, która będzie kochała moje wnętrze, a nie to, że jestem bogaty i że jestem królem. Gdzie spotkać taką kobietę? Trzeba jej ze świecą szukać. Chłop jak nic ma teraz potężne rozkminy. Patrzcie na jego twarz. On teraz dosłownie ma potężne rozkminy na temat życia. Ja jestem pewna. Ej, ty w ogóle jesteś bardzo wyspany, więc ja proponuję, może właśnie wybrał się na parcelę publiczną, żeby tak jakby uciec od rzeczywistości. Ha, bo ja wam w ogóle nie mówiłam jeszcze, jakie mam plany na ten odcinek. Chciałabym właśnie, żeby Edward trochę pochodził po parcelach publicznych i korzystając z tego, że ma kilka dni wolnego, będzie chodził po tych parcelach i nadzorował, czy pod danym się wszystko układa i czy wszystko w mieście wygląda tak, jak trzeba. No bo on jednak jest królem i on musi nadzorować, czy pod danym nie brakuje jedzenia, czy podatki są płacone i tak dalej, więc on musi jako ten władca i naczelnik tego miasta wszystko nadzorować. Ale teraz ta jego wycieczka, którą zaraz zrobimy, będzie taką wycieczką bardziej, że on chce uciec od matki i od tego, że ona cały czas naciska, żeby on znalazł sobie żonę. Więc niech on idzie na taki samotny spacer, niech przemyśli swoje życie, swoją egzystencję i może tam kogoś spotkamy. A więc tak, wybraliśmy się do katedry. Miał to być spokojny spacer, ale jak widać o 2:50 jest tutaj nadzwyczaj dużo ludzi w tym kościele. Ja nie wiem, czy oni są tacy wierzący, czy co? Możemy uznać, że Edward przyszedł tutaj, żeby troszeczkę porozmawiać ze Bogiem? Boże, co ja mam zrobić? Gdzie spotkam kobietę, która zawładnie moim sercem? Czy jest dla mnie jeszcze jakaś nadzieja? Weźmy się rozejrzyjmy, czy jest tu jakaś kobieta, która jest godna mojej uwagi. Jak na razie widzę tu same przyszłe, niedoszłe baby, kurde. Kurde, nie widzę tej Simki, która mi się podobała. A szkoda, bo bym chciała ją bardzo spotkać. Ty w ogóle może wygłoś tu jakieś kazanie. Drodzy umiłowani, zebraliśmy się tutaj. W sumie to nie wiem, po co my się tu zebraliśmy. Jezu, jakie tu się w ogóle zgromadzenie zrobiło. Nie, no nie wiem, co on tam gada, ale jak widać, to chyba przyciągnął tłumy ludzi, więc to się liczy. Nie, to w ogóle wcale nie jest tak, że ja na tą parcelę przyszłam specjalnie, żeby szukać jednej kobiety. No ja przyszłam, żeby znaleźć taką wiejską kobietę, która mi się bardzo podobała, bo ja ją bardzo chciałam zapoznać właśnie z Edwardem, tylko na razie to ja widzę, że chyba ona tu nie przyjdzie i nie chciałabym jej przywoływać, chciałabym, żeby on się z nią spotkał przypadkiem. Dobra, Edward, wracaj może do domu, zanim twoja matka zacznie nabierać podejrzeń, że nie było cię całą noc i zacznie zadawać ci niewygodne pytania. Matkę na chwilę obudziłam, żeby sobie poszła do toalety i się trochę ogarnęła, ale ona na razie nie ma pojęcia, że jej syna nie ma w domu, bo tak naprawdę ona nie chodzi za nim i nie sprawdza, gdzie on jest, no bo on jest dorosły, więc ona sobie tak cichutko tylko pójdzie do toalety i zaraz pójdzie znowu spać. Dopóki nie wstanie, to raczej nie ogarnie, że go nie ma w domu. No i co, matka wstała, ale niekoniecznie musi wiedzieć, że ciebie nie było, więc po cichaczu iść tutaj do spania, a matkę zajmiemy grą na pianinie. No i koniecznie jak Edward wstanie, będą musieli porozmawiać o tym, co było wczoraj. Czyli matka musi go wypytać, czy spodobała mu się kandydatka numer 2 i jak mu się z nią rozmawiało, na co Edward powie, że no gadało nam się fatalnie, nie dało się z tym babskiem rozmawiać. Aha, czyżby Lokaj się przebudził z martwych? Okej, czyli Lokaj jakimś cudem powrócił do nas? Nie wiem, jak to się stało, ale dobra, możesz odwołać resztę pracowników. Aha, znowu się zaciął, więc okazuje się, że nasz Lokaj chyba znowu nam zaginął. No pogadaj z matką, ty masz go wypytać, jak było wczoraj, czy spodobała ci się kobieta, którą ci przysłała. Synu, jak oceniasz 2 kandydatki, które ci przyprowadziłam? Czy któraś z nich nadaje się na żonę? Mamo, wiem, że się starałaś, ale żadna z tych kandydatek mi nie odpowiada. Dlaczego? Czy zrobiły coś złego? Jeśli tak, natychmiast je ukażę. Nie, mamo, to nie to. Chciałbym po prostu sam poznać kobietę, z którą będę dzielił życie. Synu, żaden problem, jeśli tylko wybierzesz odpowiednią kandydatkę. Co to znaczy odpowiednia, mamo? Mądra, inteligentna i przede wszystkim dobrze urodzona. Co z tego, że jakaś kobieta będzie niżej urodzona niż ja? Edwardzie, to jest niedopuszczalne, to będzie mezalians. Całe miasteczko będzie o tym plotkować. Dobrze, mamo,
Postaram się wybrać kogoś odpowiedniego. Tylko daj mi działać na własną rękę. Dobra, pogadali, można się zająć tutaj sobą. Ty idź do łazienki, bo matka ci w ogóle łazienkę zajęła, więc idź tutaj. I trzeba jakieś jedzonko podać w końcu, bo tutaj widzę, że już Edwardzik robi się głodny, więc zaraz tutaj podamy na szwedzki stół jakieś jedzonko dobre. Dobra, jest żarełko, można jeść. Ja ci muszę rozwinąć koniecznie ten sport. To jest dla mnie sprawa wyższej rangi i ja muszę ci wszystko to, co trzeba rozwinąć, żebyś ty w kolejnym odcinku miał awans. No dobra, pojadłeś, więc proszę bardzo, idziemy na... Nie robimy zdjęcia. Robimy skakankę, ponieważ skakanka była wynaleziona, więc możemy jej na legalu używać w średniowieczu. A matka w sumie mogłaby się zająć trochę doszkalaniem. Ej, właśnie, bo została odesłana cała służba. No i dzisiaj w sumie nie ma kto sprzątać, więc może matka niech posprząta. Wiem, że to jest niegodne ciebie, królowo, ale niestety ja w tym smrodzie nie będę siedzieć. Dobra, mamy punkt sportu, gratuluję. Możesz iść się umyć w nagrodę. No, nasz król będzie teraz nam demonstrował umiejętności na swoim mieczu. Ej, przecież kurde, ale ja jestem głupia. Jezus, czaicie w ogóle, że ja zapomniałam, że przecież on się może uczyć sportu przez ten miecz. Błagam, zabijcie mnie za to, że jestem taka nieogarnięta. Słuchajcie, co wy na to, żeby zrobić kolejną wycieczkę? Matka siedzi nam teraz w bibliotece i czyta książkę, więc Edward może się wymknąć. Znowu tak niby sobie coś tam popatrzeć na swoich poddanych, żeby skontrolować sobie swoje życie w swoim własnym królestwie, a tak naprawdę to być może spotka tam miłość swojego życia. Kto to wie? Witam was, moi drodzy, w pięknej tawernie, którą już mieliście okazję zobaczyć w zwiastunie mojej cudownej serii. I tak, w ogóle to miejsce ma mega fajny klimacik. On tutaj kontroluje, czy jest wszystko okej. Tak, patrzy sobie na jakieś tam owoce, weź tu sobie pooglądaj jakieś tam rzeczy. O, mamy nawet studnię, super. Weź sobie życz. O, ej, to jest dobre! Niech ta studnia spełni twoje wszystkie najskrytsze pragnienia. A, nie da się podejść. A od tej strony może? No czemu się nie da? Ej, nie, no to jest jakiś żart chyba. Ja się już nastawiłam. Ja się nastawiłam, że tu będę życzyła sobie romansowego życia. Tu co? Tu kurde nie działa. Dlaczego tu się nie może pojawić normalna kobieta, tylko ciągle są te same baby? Jezus, czajcie, jakiego dostałam mindfucka. Patrzcie, kto tu się pojawił. Ja myślałam, że to jest Katrin, a to jest jakaś baba miastowa. Ale dosłownie ona z daleka wyglądała tak podobnie, że mówię, ej nie, Katrin się zryspiła, to jak nic jest matka. Dalej jesteśmy na etapie czekania na pewną kobietę, która tu przyjdzie, ale sądzę, że chyba ta tura mi nie sprzyja i ona się tutaj nie pojawi. 2 hours later. Jezus, patrzcie, kto idzie. Kto idzie? Kto idzie? Idzie ta Simka, która mi się podobała. Nie oglądaj już tych kółek, tylko proszę się tutaj z nią zapoznać. I szybko, zanim ona ci odejdzie stąd, chodź do niej. Boże, tu się zrobiło już zbyt tłoczno, naprawdę, nawet jak dla mnie. Tak, i oni sobie chwilę rozmawiają i on odkrywa, że bardzo dobrze mu się rozmawia z tą dziewczyną. Widać, że nie jest zbyt bogata, sądząc po jej stroju, niestety nie jest. Ale czy to ma dla niego znaczenie? Nie, ale dla jego matki? Oczywiście, że ma. Dobra, wiecie co? Tu się zrobił za duży zamęt i ja czuję, że Edward musi iść do domu, bo naprawdę jest tu zbyt tłoczno. Okej, jesteśmy z powrotem w domu, no i teraz minie ponad 5,5 godziny, zanim nasz król wróci do domu. Po czasie Katrin będzie się trochę zastanawiać nad tym, co robi jej syn i dlaczego tak długo nie ma go w domu. I później, jak on wróci, będzie czekała go poważna pogawędka z jego matką, która oczywiście już wie, że coś jest nie tak. Ona czuje, że jej dziecko coś ukrywa. On wróci bardzo późno i ona weźmie go na zwiady i będzie musiała się zapytać, gdzie on się szlajał. Ale w międzyczasie odbierzmy telefon, bo może to coś ważnego. Raczej powinna zdążyć. No dawaj, Katrin, dawaj. Jak widać, nie zdążyłaś odebrać telefonu. Niestety, nie wiem, jak kto dzwonił. Więc pójdziesz sobie do łazienki i pójdziesz się chwilkę przespać. I jak wstaniesz, to wróci twój syn i musisz go poważnie przepytać, co on robi i gdzie on się szwenda o tej godzinie. Dobra, jest 23:30. Katrin wstaje, schodzi na dół i patrzy, że jej syna nie ma w sypialni. On robi coś bez jej wiedzy, no bo jak to tak może być, że on się matce nie zwierza ze wszystkiego? O, widzicie, ona teraz się martwi nawet. Co ten syn robi? Boże, gdzie on jest? Gdzie on się szlaja? Może mu grozi jakieś niebezpieczeństwo? Może go napadli? No i ona tu będzie czekała na niego, aż on przyjdzie. I teraz bierze go na rozmowę. I pyta się go, gdzie ty się szwendasz o tej godzinie? No a on się tłumaczy, że on był w mieście, bo musiał sprawdzić, czy jest wszystko w porządku.
porządku, czy mieszkańcom nic nie brakuje. A ona jako matka już ma intuicję i ona wie, że on kłamie i stara się go wypytać, co się działo. I ona już ma w głowie taki pomysł, że może on po prostu poznał jakąś kobietę i się z nią spotyka w tajemnicy. Więc teraz się musisz z nim chwilę pokłócić. Ona mu zrobi wyrzuty, że on nie powinien ukrywać przed nią żadnych rzeczy, bo ona jest jego matką i ona powinna mu doradzać w kwestii rządzenia i on jest królem i ma obowiązki. I jeżeli spotka jakąś kobietę, to ona powinna o tym pierwsza wiedzieć. A on znowu uważa, że jest królem i jemu wszystko wolno i on się swojej matce nie musi z niczego spowiadać. No i wybucha tu między nimi lekki konflikt interesów. Dobra, widzę, że tobie chce się iść spać, więc idź spać, matka też niech się położy i odpocznijcie od tej swojej kłótni. Obojgu wam się należy trochę spokoju, na razie się już dzisiaj nie kłóćcie, idziecie spać pokłóceni niestety, więc tak, w takiej atmosferze żegnamy się i widzimy się jutro rano. Dobra, matka się obudziła, idzie na kibelek i ma pragnienie, że chce pograć na pianinie, więc oczywiście spełniamy jej to pragnienie, niech ma coś od życia. I ona teraz oczywiście znowu wstaje niespokojna i się zamartwia swoim synem i najbardziej się boi tego, że jej syn zadaje się z jakąś kobietą, która nie jest jego godna. Dobra, Edwardzik wstaje i Edwardzik powinien iść coś zjeść i na szczęście nam się jedzenie nie zepsuło jeszcze, chociaż widzę, że może tutaj już za niedługo się zacząć psuć, ale mam nadzieję, że zdążycie tego jeszcze sporo zjeść, bo niestety nie ma wam kto gotować. No i teraz Edward, odkąd wstał, to on cały czas myśli o tej tajemniczej kobiecie, z którą mu się tak dobrze rozmawiało, ale nie miał zbytnio okazji z nią porozmawiać, bo był za duży harmider w tawernie i to miejsce nie było dobrym miejscem, żeby porozmawiać, więc teraz Edward szuka okazji, żeby spotkać tą kobietę ponownie i ponownie z nią porozmawiać. Dobra, weź sobie jeszcze coś. O, widzę, że się już zaczęło psuć jedzenie. Niestety, tak. I serwujemy od nowa jedzonko. Tak, udajemy, że to służba przyniosła. Ja ci w ogóle obiecałam, że spełnię ci pragnienie, żeby zdobyć punkt gotowania, więc oczywiście ja ci to zamierzam spełnić. Siądziesz tu i chwilę się pouczysz, ponieważ tego wymaga twoje stanowisko i to, że jesteś królem. Musisz być wykształcony. Twoje umiejętności muszą być wysokie, jeżeli chcesz dobrze rządzić tym krajem. O, telefon dzwoni. Odbierz. Szybko, tylko teraz mam nadzieję, że zdążysz. Nie, Edward nie może rozmawiać. Jezus, cały czas dzwonią ludzie, których ja nie potrzebuję. Ja chcę, żeby zadzwoniła jakaś kobieta, a nie, kurde, bez przerwy ten gościu w czerwonych włosach. Także w domu cały czas panuje napięta atmosfera. Edward, odkąd wstał, nie rozmawiał z matką i nie zamierza z nią rozmawiać, tylko dalej kontynuować swoje plany, żeby z tą tajemniczą kobietą się spotkać, żeby z nią załapać kontakt, więc będzie musieli jakieś ustronne miejsce znaleźć, żeby oni mogli się spotkać. Najlepiej, żeby to było na terenie naszego zamku, ponieważ na parceli publicznej zbyt dużo ludzi tam jest i tam się robi trochę chaos, więc myślę, że ja Catherine zostawię gdzieś w pomieszczeniu, gdzieś w domu, niech ona się zajmie tam jakimiś rzeczami, a on potajemnie zaprosi tą swoją kobietę, jeszcze to nie jest jego kobieta, ale niedługo może będzie, spędzą sobie trochę czasu ze sobą, gdzieś w ukryciu na terenie zamku. Dobra, marzenie ci się spełniło, więc może jeszcze spełnię ci drugie, żeby trochę ci podnieść ten wskaźnik aspiracji i w sumie to matka też nie jest zbytnio szczęśliwa, chciałaby się nauczyć czegoś, więc ciebie też mogę tu wysłać. Naucz się tym razem może sprzątania. Dobra, skończyłeś gotowanie. Ja ci obiecam czwarty punkt sportu, bo to będzie ci bardziej potrzebne. I teraz ja bym chciała, żebyś ty gdzieś tutaj właśnie zszedł sobie na dół i powiedzmy, że spotkasz się z tą kobietą przy tej fontannie, żeby było tak, wiecie, romantycznie. Słuchajcie, jest i ona, przyszła Christy i teraz udajemy, że oni się tutaj w tajemnicy spotykają, żeby on po prostu mógł z nią spędzić więcej czasu i ją lepiej poznać. On ma już co do niej dobre przeczucie, ale musi się przekonać, czy aby na pewno to jest kobieta, która może mu zaoferować szczęśliwe życie i czy on byłby w stanie się w niej zakochać. Dobra, weź się tutaj podejdź, z nią przywitaj. Możesz z nią właśnie chwilkę pogadać, tak hangout. Tak, to jest ten romantyczny moment, kiedy oni sobie tu będą gadali przy fontannie. Król Edward postanowił spotkać się z tajemniczą kobietą, którą spotkał zeszłej nocy w tawernie. Mimo, że rozmawiali tylko chwilę, poczuł, że jest ona niesamowitą osobą i pragnie ją bliżej poznać. Nie brał pod uwagę słów matki, która zabraniała mu spotykać się z kobietami, które są niższego pochodzenia. Nie dbał o to. Ważne było dla niego wnętrze człowieka. Okazało się, że już od pierwszych minut po spotkaniu się z panną Christie wspaniale im się rozmawiało. Dawno nie czuł, żeby mógł z kimś w tak lekki i przyjazny sposób porozmawiać. Tak jakby znali się od lat. Jej ogromną zaletą było poczucie humoru. Edward praktycznie nie przestawał się śmiać. To, jaki stawał się przy niej swobodny i rozluźniony, sprawiło, że coraz bardziej przekonywał się do jej osoby. Niestety królowa matka była innego zdania. Nie mogła pozwolić na to, żeby jej szlachetnie urodzony syn i władca ożenił się ze zwykłą wiejską dziewczyną. Niestety, ale pieniądze odgrywały istotną rolę w małżeństwie, szczególnie w tych czasach.
No i teraz niestety będzie kłopot, ponieważ matka zobaczyła ich z balkonu, musi tutaj przybiec i zaprowadzić porządek i będzie bardzo zła, że syn jej nie posłuchał i myślał, że ona się o niczym nie dowie, no był w błędzie, był głupi, że w to wierzył. Musi się pokłócić z nią, o weź na nią w ogóle wylej drinka, ej to będzie dobre. Dobra, skoro już się pokłóciliście, to teraz matka musi czynić honory i musi ją przegnać. Edward jest ogólnie potwornie zły, jest zły na matkę, że ona się wtrąca, mimo że nie powinna. Tak naprawdę on jest królem i on powinien móc robić, co mu się tylko podoba, ale niestety nie może, bo matka twierdzi, że to ona powinna nad wszystkim trzymać kontrolę, ale niestety tak nie jest, no. W teorii nie powinien on żenić się z taką kobietą, która jest z pochodzenia niskiego i wątpliwego, ale w praktyce to on jest królem i mógłby robić to, co mu się podoba. Ale czy ten konflikt się rozwiąże? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Gdzie poszła ta kurde... Baba, gdzie ona jest? O, teraz nagle chcę go przeprosić, chcę go pocałować. Teraz tak, teraz się obudziłaś. No dobra, może ci syn wybaczy, no. Stwierdźmy, że żałuje, że na niego nakrzyczała i chce naprawić swoje błędy. A, Krystyna jest tutaj! Dołącz do niej i niech pokaże, czy jest zgodną przeciwniczką w karty. Niech pokaże, co potrafi. Chcesz udowodnić, że się nadajesz? Pokaż, jak grasz w pokera. Jeżeli mnie ograsz, to możesz brać ślub z moim synem, a jeżeli ja wygram, to masz sąd wypierdolić. Nie no, oczywiście to jest w formie żartu. W sumie nie wiem, czemu one grają razem w karty, skoro ona jej tu w ogóle nie chce. Do widzenia! Wypad! I teraz Edward jest zły, że matka przegoniła jego, no powiedzmy, że jeszcze nie ukochaną, ale dziewczynę, do której on zaczynał coś czuć i z którą mu się dobrze rozmawiało, więc oni teraz się znowu kłócą o to. Znowu następuje kolejny konflikt rodzinny, no i no jak zwykle musi być konflikt albo o pieniądze, albo o miłość, o nic innego nie może być. Dobra, trochę wam się widzę, kontakt popsuł, jeszcze dwa razy się pokłócicie i znowu pójdziecie jak skonfliktowani spać. No niestety, takie są uroki tego odcinka, że wy się tu mieliście bez przerwy kłócić, taki był zamysł, bo jednak tutaj chodzi o wyższą wagę, tu chodzi o miłość, więc miłość jest warta kłótni, nawet z własną matką. Dobra, pora się ogarnąć, wykąpać, ty też powinnaś się tutaj ogarnąć i wykąpać, więc idź sobie do toalety. Tak, posprzątaj przy okazji, bo nie ma kto sprzątać, chyba jutro trzeba w ogóle się tą służbą zająć i ją przyprowadzić, bo skoro lokaj mi nie działa, to ja muszę chyba znowu zatrudnić i sprzątaczkę, i tam ogrodnika, i tak dalej, te wszystkie rzeczy, bo tu z tym lokajem chyba nic nie będzie. To by nic nie dało, to by nie dało nic. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, panuje w tym domu teraz trochę napięta atmosfera. Syn z matką nie mogą się dogadać, muszą jakoś żyć w separacji, odseparowani od siebie. No ale tak, no Edward nie odpuści. Jeżeli on naprawdę będzie uważał, że Christy jest godna i to jest ta kobieta, która urodzi mu gromadkę dzieci, będzie idealną królową, no to cóż on ma zrobić? A czemu ty idziesz spać z nim? Nie! Idź spać do swojego łóżka, tak się nie wkupisz w jego łaski. Zostaw go w spokoju i może wtedy ci wybaczy. Dobra, kładą się spać, więc widzimy się rano. Dobra, ty mógłbyś już w sumie wstać i coś zjeść, nie? Póki jeszcze jest dobre jedzenie, więc skorzystajmy. Tak, widzę, że powoli się już chyba też zaczęło psuć, bo jest tylko galaretka dostępna. No cóż, trzeba jakoś wyżyć. To mi się wydaje, że ona też właśnie poniekąd może się bać, że nowa żona jego syna odciągnie go od jego własnej matki. I może właśnie dlatego ona chce sama wybrać żonę dla swojego syna, żeby ona mogła nią sterować i ją kontrolować, żeby była jej posłuszna, a jak jej syn wybierze sam kobietę, to ona nie będzie mogła mieć na nią żadnego wpływu. Więc może też właśnie to jest taki cel, który ma matka, żeby ta żona słuchała jej rozkazów. To by w sumie miało sens. Później może pouczymy cię dalej tego sportu. Pójdziesz sobie poćwiczyć trochę na mieczu. Do ogródka sobie pójdziesz. A potem musimy znowu zaaranżować spotkanie po raz kolejny z Christy. I sprawić, żebyście się zakochali w sobie, bo ja chcę zobaczyć, czy wy jakąś chemię macie, bo to jest bardzo ważne. Ej, właśnie, są w ogóle jakieś rachunki? A w sumie to nie ma. Dobra, jest niedziela, więc będą we wtorek. Na razie nie musimy się tym martwić, na szczęście. Znowu przed lokaj, który zaraz się zepsuje. Patrzcie. I zaraz znowu będzie błąd. I musimy go znowu usunąć, zresetować. Albo w ogóle, kurde, czy on tu normalnie chodzi i działa? Chyba, że po prostu byśmy zrezygnowali z jego usług i go zatrudnili jeszcze raz. Może wtedy się coś naprawi, nie wiem. Zakończ usługi. Weź spróbuj. Ej, o dziwo, nie dostałam żadnego powiadomienia na razie od tego lokaja, aż jestem zdziwiona. Czyżby się pan naprawił? Może na razie go zostawmy. I dajmy mu pracować, może coś się zmieni. O nie, ty z tym mieczem! Kurde, musisz go odłożyć, no. O Jezus Maria. Miałeś tutaj demonstrować swoją umiejętność, ale nie przy stole. Boże, nie przy stole. Jeszcze, nie, jeszcze matkę zaraz tu zabiję. Nie!
Weź, odłóż ten miecz, bo tu się staną złe rzeczy i zabijesz matkę i wtedy to dopiero będzie lipa. Dobra, nie, już, koniec, już się, no nie popisuj się. Nie gadaj z matką, tylko odłóż ten miecz, put away. A ty byś się poszła tutaj ogarnąć. Jakie ty masz pragnienia, słuchaj, powiedz ty mi, żebym coś ci spełniła. Chcesz pograć na pianinie, żaden problem. Ej, no ja jestem w szoku, że nam się lokaj naprawił, co to się w ogóle stało, że on działa? O, chodź napić się nektaru, bo cię matka wkurzyła i musisz sobie procenty załadować. Dobrze, alkohol rozwiązuje wszystkie problemy. Nie no, nie rozwiązuje, nie róbcie tak, ale on musi po prostu odreagować, zrozumcie go. Dobra, zaprośmy tą babkę znowu. Ja nie ukrywam, że ja bym chciała znaleźć dla Edwarda szybko żonę, ale szybko to nie oznacza byle co, tylko znaleźć mu porządną żonę, więc jak się okaże, że chemii nie będą mieli, to niestety, ale będziemy musieli szukać dalej kolejnej kobiety. Ku uciesze Katrin oczywiście, bo ona od początku jej nie akceptuje, więc mam nadzieję, że ona będzie miała dobrą chemię z Edwardem, ale jeśli nie, a trzeba pod uwagę taką ewentualność wziąć, to wtedy trzeba będzie znowu szukać. Dobra, przyszła po raz kolejny nasza kobieta i teraz musimy z nią tak naprawdę nie, no na razie to się nie przytulajcie, czekaj, no na razie to jeszcze jest za wcześnie na takie rzeczy, więc chodź tutaj do niej, porozmawiajcie sobie na spokojnie i ją przeproś za matkę, powiedz, że matka to tak po prostu ma. Ogólnie to też Christy jest trochę w szoku, bo ona jest tak naprawdę biedna, jest chłopką i ona totalnie nie wie, dlaczego król tak często chce się z nią spotykać i ona uważa, że no król to potrzebowałby chyba jakieś kobiety dobrze urodzone i ona się go właśnie wypytuje teraz, dlaczego akurat ze mną się spotykasz? Bo uważam, że jesteś bardzo interesującą młodą damą, a wszystkie inne kobiety starają się mi podlizać, a ty jesteś w tym bardzo naturalna i swobodna. Ja czuję, że ty jesteś bardzo realistyczna i autentyczna. Ja cię chcę bliżej poznać. Jesteście przyjaciółmi, bardzo mnie to cieszy, ale muszę wam nabić jeszcze lepszy kontakt. Dlaczego pada śnieg? Aha, w sumie to już jest zima. O Jezu, nienawidzę zimy w Simsach, no ale może jakoś to przetrwamy. Winter is coming! Dobra, gadajcie sobie, może zaraz się nie odmrozicie, ale zaraz możemy użyć pierwszego naszego uroku osobistego i spróbować interakcji charm, żeby zobaczyć, czy ona na nas poleci. Byłabym trochę zawiedziona, gdyby było inaczej. Tylko czekajcie, może szybko jej zmienię to ubranie wyjściowe, bo ono jest totalnie niepasujące do epoki i muszę się tym szybko zająć. Ona miała takie pragnienie chyba! Dobra, teraz jest moment kluczowy, słuchajcie, ja muszę sprawdzić chemię. A, najpierw ubranie, dobra. Halo? Gdzie jest chemia? No, excuse me? Ej, ale widzę, że jakąś macie. Jakąś chemię macie, dobra. Czyli coś jednak jest. Proszę tutaj troszkę tam jej zasugerować, że ona ci się podoba i tak dalej, że ty chcesz z nią być. Ja to chcę mieć w końcu jakieś babyki tutaj, no. Ej, macie w miarę wysoką chemię! Dobra, weź się tak nie ekscytuj, babo. Ale czy wy to widzicie, że oni mają taką mega chemię? Ej, oni tak do siebie pasują, Boże. Widzicie, jak się wszystko układa? Mamy tutaj rozkwitający związek. Lokaj nam powrócił zza światów. Czy może być piękniej? Nie! Żeby tylko jeszcze Katrin udało się udobruchać, to by było fajnie, ale to jest raczej utopijna wizja. No i dobra, i oni teraz są tacy już sobie tam lekko zauroczeni. Na razie mamy tylko zauroczenie bez jakiejś tam miłości, takie niewinne. No i teraz matce będzie już bardzo ciężko odwieźć tutaj syna od tej miłości. No i będzie się musiała pogodzić chyba z tym, że no niestety, ale chyba się syn zaczyna zakochiwać i tak łatwo to ona go tego nie odwiedzie. A, chcesz z nią pograć? Aha. Dobra, to w sumie się bawcie. Jesteście młodzi, zakochani, musicie się bawić i cieszyć sobą, więc spędzajcie ten czas i mam nadzieję, że uda wam się wziąć ślub, naprawdę. Ja jestem totalnie zakochana w tej miastowej, ona jest cudna i z tej twarzyczki i z jego twarzyczki mogą być takie cudne dzieci. Czy wy macie tą wizję w głowie, bo ja mam. Matka sobie gra cały dzień na pianinie, jest w ogóle bardzo tutaj opuszczona, nie ma z kim rozmawiać. Może niech sobie w ogóle pójdzie pogadać ze swoim lokajem, nie wiem, czy on w sumie, gdzie on jest, ale może zaraz go znajdę. Lokaj jest tutaj, więc chodź tutaj go zaczepić, bo jesteś taka samotna, że musisz ze służbą porozmawiać, ale może właśnie ten lokaj to będzie takim twoim sługusem, on będzie takim twoim tutaj szpiegiem i będzie patrzył, co robi twój syn. Ej, to by było dobre. Musisz złapać jego względy i on musi być tobie wiernym sługusem, rozumiesz? Dobra, ja wam zakolejkuję jeszcze jakieś fajne interakcje tutaj, żebyście sobie spędzali ten czas, cały czas ze sobą, plus jeszcze, żebyście sobie nabyli najlepszych przyjaciół, bo ja bym chciała, żebyście wy byli najlepszymi przyjaciółmi. No i teraz matka ponownie widzi Christy i już tak machnęła trochę ręką, przeszła obok tego obojętnie, ale stwierdzi, że ona musi działać i ja nawet mam w głowie, że ona to mogłaby mieć jakiś niecny plan co do tej Christy. Ej, właśnie, jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak matka mogłaby się pozbyć
tutaj przyszłej synowej, to piszcie w komentarzach, może wymyślimy jakieś nowe złowieszcze metody, żeby matka oknuła jakąś intrygę przeciwko tej Christie, żeby nie chciała jej we własnej rodzinie. I może którąś właśnie z waszych intryg z komentarzy wybiorę i zrealizujemy ją w przyszłym odcinku. Co wy na to? Jak dla mnie to jest idealny pomysł. Jezu, oni tu jeszcze tak gadają w tym kąciku, w tym korytarzu i wygląda, jakby tworzyli jakąś teorię spiskową. Słuchaj ty, mam plan na tą małą Zozę. Słuchaj, ty jesteś moim sługusem, musisz mnie słuchać. Ja mam dla ciebie misję. W sumie jeszcze nie wiem, jaka to będzie misja, ale udajmy, że ona ma jakiś plan. Ona ma jakiś plan, jak się jej pozbyć. Jestem mega ciekawa waszych pomysłów i bardzo bym chciała, że któryś z waszych pomysłów wybrać i w kolejnej turze to zrealizować. Także mega liczę na waszą kreatywność. A, wy sobie gadacie za tym barkiem z sokiem i mam nadzieję, że wy w ogóle widzicie siebie nawzajem, ale chyba nie widzicie. Ło, jak go pocałowała na pożegnanie! Ty się musisz chyba aż napić z wrażenia. Weź se, walnij trzy szybkie. Widzicie, oni dalej obradują, oni dalej wymyślają jakiś plan. Weź mu, i właśnie, weź go przekup, żeby on coś zrobił dla ciebie, to musisz mu zapłacić, żeby on właśnie był gotowy dla ciebie zrobić wszystko. Więc tak, musisz mu zapłacić 100 simoleonów. Patrz, patrzcie, ona go teraz przekupuje. Patrz, zrobisz to, co chce, dostaniesz.